To ci wyfrunie! Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, Daniel! Spadaj, kurwa, kłamco, cygańska, zaraza. Dalej bierz tego skutera. Ale ja nie umiem. No ale to się... No, ja nie mam uprawnień na taką moc. Ale przyjechałeś mi pokazać, jak to się robi. Jak, co? No tym skuterem. Tak. Ja się boję tego demona. No, ale wiesz, że my motor założyliśmy, on jest mocniejszy. Ale musimy tam. Tomek, to jedziemy do ciebie. Czekaj, bo tu masz kable podłączone. No tak. Ale jemu coś tu brakuje. Nie. Co ty? No to nie? Wloty to są powietrza? To są wloty powietrza. Ale on jest krzywy. Nie jest krzywy. Kierownicę trzeba mu wyprostować. No to wyprostuj. Wczorajszy jesteś. Co ty nie widzisz jak... No daj podjedź tam, bo trzeba... To z kopyta trzeba, nie? Daniel, prostowanie kierownicy w skuterze. A dobre buty masz? No i mam idealne buty. Enduro. O, ale to jest na konia. No to jest taki prawdziwy koń. Tomek, a pożyczysz Danielowi kask? Nie wiem. Ja mam w Opelu. Masz? A to jest elektryczny skuter? Na zasadzie trolejbusa działający. Tylko jeszcze mi do Wrocławiu taksi nie rozłożyli dla niego. Dajesz! Miałem samochodziki takie, co by prąd brały z podłogi. No, taki to jest. Bierze z podłogi. Co chciałeś? No, odpalić ci. No, odpalaj demona. Kurde, mówię ci, nie gaśnie. Do 8000 obrotów się kręci. Jak się wypierdolę, to zgaśnie. Tomek, 75 na godzinę tym myka. Nie gaśnie. Nie rób kabli, bo ci nie odpalę. No. Dobra. Bo to wiesz, już jest technika. A wiesz, czemu nie gaśnie? Bo no. Nie odpala. No jak go zgasić? No, my mamy sposób. Jak się wyglebisz, to gaśnie. Wiesz, co on robi? No musisz podepchnąć go tu, bo tu są krótkie kable. Mam ci go podnieść? No, elegantku wstawiłem. Dobra, pal dziada. Widziałeś? Odstała. No i co teraz? No teraz to już jedziesz. Tu się nic nie bój. Nie bój się. Przód, nie? A, to jest... A w tył nie bój. Wyczuj sobie hamulce, Daniel. Nie. Potęco, no. Mówiłem ci, że to jest mocne. Daniel, by kasku brał chociaż. No. Co to jest? To jest maszyna. Co to jest za demo? No jest. Poszedł jak kuna. Wypieprzy się, masz pójdzie w te! Ja pierdolę, nie wierzę! Nie wierzę w to! Ale to wygląda w tych skarpetach! W skarpetach wygląda fajnie! A mówił mu ktoś, że słabo w prawo skręca? Nie, jeszcze nie! Poczekaj, bo on tam bączki sadzi! Jeszcze raz! To ci wyfrunie! Uważaj, bo on skręca w jedną stronę słabo. Sam skręca. W jedną mocno skręca, w drugą słabo. Wystarczy poluzować i go wyregulować. No to trzeba wyregulować, no. Pojechał. Liczy na dobre pieniądze, pójdzie. No pójdzie.
Chcesz się golnąć, nie. Roxana? Czemu? Nie no. Nie? Tylko żeby mu nie wgał, bo będzie go pchał. Słychać go jeszcze? Słychać. Ale tak jechał i tak podskakiwał jak na koniu. No on miał skarpety na konia. Jedzie. O. Jedzie skutero enduro. Iga! Nie, muszę go odstawić, bo się źle skończy. Musi go odstawić, bo się źle skończy. Mega, nie? Kamerzysta, chcesz rozjechać? Na koło mu daj. No. Dawaj. Nie, boję się. Nie, no dawaj. Nie, to coś upadnie. Tomek, nie, nie odpadnie. Nie. Nie. On jest zrobiony. Tomek już robił na koło. Tak? No. I co zrobił? No na koło. Patrz jak ładnie. Mocny jest. Mocny. Nie, bo też zaraz będzie. Nic nie pęknie. Ale ja pęknę. Nie! O jeny, ale chleba by była! I dzień zaraz lepszy, nie? Chciał mnie rozjechać. No, nie? Ma ten dryg, nie? Źle skończy. Chcesz Roxana pojeździć? Nie. Dawaj! Nie. No kurde, wiesz ile to koni ma? No, 18. 150. Jest szatan. Jest szatan, nie? Jedź dalej! Nie no jedź! Dawaj! MRF-ą jeździłaś, to tym też dasz radę. Tam i na wrotkę znowu. Nie, bo jeszcze nie palę. Dawaj! Nie. No nic ci nie stanie, to jest dobry skuter. No. Siadaj. A zobacz, że to klakson ma nawet. Dawaj! Jadaj! Dalej! Pięknie się rusza! Tylko gaz daj! Tylko gaz daj, bo hamuje jest przednie. Jak na błocie zahamujesz, to no. Życie na bok, to wlewa. Ostro! Ostro dajesz! Bo wlewniesz od razu. Jedziemy! On chyba zbieżności jeszcze nawet nie ma, my? Ej, kur, tak, leży wszystko. Ale ci powiem, 7,5 dych, jak tym leciałem, to już trochę się bałem. Ale to stówę leci, nie? Patrz, jedzie, jedzie. No to chodź, wyprostujemy. Jak? No, Bayer, nie? Możecie nawet przebiec, bo to jest włosobówka. Nie zabrałem. Teraz to już teraz zapomnij, że odda nam skuter Tomek. Nie odda tego skutera. A tam dużo paliwa było, wyjeździ. Dużo paliwa i niby się on nie odpala i nie gasi się, nie? Zgasz się dopiero jak wyjeździ. No. Jeszcze kurde. Super, nie? Okej, no Tomek, daj klucze. Tu ustawimy jedziemy. Na tył. Chodź, ustawimy na... Wy tu jedziemy. A, we dwóch jedziecie tu teraz. Tu nie wystać tu. Fyda! Fyda! Gita! Dobrze, dobrze! O, patrz! Trochę powietrza mało ma. A co teraz, się zastanawiają, co zrobić? Daj klucze, tu koło ustawię. Tomek, daj...
Dobra, niech się pojedzie. W tą stronę nie ma skrętu, a w tą w miejscu. No, no. Dawaj, nie będzie gleba. Pan, mówiłem. Myślałem, że on chce teraz zobaczyć, co zrobił. O Jezu, nawet nie zauważył tej... ale zobacz, jaka amortyzacja, nie? Nawet nie zauważył tej palety, taki pijany. Co to było? Ale ubaw z tym skuterem jest. Ale to taki, taką ma mocny, że to wyrwie go w powietrze, nie? Patrz, sam jedzie. I nie gaśnie. To się źle skończy. Skończymy. To się źle skończy. Chodź, zrobimy to koło. Trzeba naprawić to. Jak widzę, że wszyscy tym jeżdżą, kapitalkę zrobimy. I co, jaki fajny dzień, patrz, za złotówkę, bo on złotówkę kosztował. Naprawdę. Nie gaś, bo robimy przód. Daj to klucz. 13 to jest, czy co to jest? 13. 13, 14. Daniel pomoże nam naprawić skuter. Będzie teraz miał dobry skręt. No ma, ale tylko w jedną stronę. W jedną stronę ma, ale będzie miał w drugą też dobry. Mówię wam, skuterek, a tyle zabawy, tyle radochy jest, że szok. No co, hamulec chcesz jeszcze naprawić? Ale klapsom ma. Niesamowite. To chciałeś powiedzieć, że na kole to masz. Masz jakiś sprzęt, ja raz dla mnie mam. A Roxana te co, gdzie poszła? Jest tak pod wrażeniem, że poszła do toalety. Już jest dosyć luźno, trzeba trochę poluzować. Albo weź udygnij kota tam. Jeszcze. Nic nie idzie. No, jest lepiej to nie. Ja, lepiej, jak? Poprzeć jak przy widlaku, a to prawie wcale. Może to trzeba odkręcić, tu. Tu się zapiekło chyba, wiesz? Nie, raczej chyba. No możesz poluzować trochę. To będzie coś mniejszego, no. Jeszcze będzie jeżdżone, no mówię wam. Jeszcze będzie jeżdżone. To nie odpuszczamy jeszcze na dzisiaj. Nie, to już tam musi być. Lepiej dokąd. Ten skuter tak ma. Będzie gleba, czy nie? Ojeju. Nie wytrzymam. Baza, co udał nawet ty przy starcie, ale numer. Ty, no to podrywa. To ma moc. Daniel pokazał, jak się jeździ skuterem. Thank you.
uważaj! Ja. Jakby tu była BMW, to bym przypalił tam. To nie koniec na dzisiaj. Głupawki. Dobra, daj spokój. Czemu? Nie mam siły. Nie masz siły? Opaska mu wyleciała. Daniel, zgubiłeś coś! Daniel, patrz, zgubiłeś opaskę! To gasimy, kończymy na dzisiaj, koniec! Koniec, nie ma, nie ma jeżdżenia, koniec! Paliwo drogie! Paliwo drogie! A to jest nocnik dla Oskara, nie? A no! Ogólnie to mi się wydaje, że on za dobre pieniądze jeszcze na eliksie pójdzie. Tak. Pójdzie jeszcze, chula. Jeszcze można sobie życie ustawić za nim. Zwłaszcza po tym filmiku. Potrzebny jest do tego skutera tak, scenik, Daniel. I długie kable. I długie kable. I wszystko. Szatan to jest. Szatan. Ukryta moc. Ukryta moc. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.